Cześć, ludziska, tu PWP z gry Clash of Worlds 2. Właśnie wyszedł nowy świąteczny update gry i chciałbym wam go przedstawić. Pierwszą rzucającą się w oczy zmianą to oczywiście zimowy wystrój. A więc widzicie, po bokach pojawił nam się śnieg. Oczywiście nie powala. Jak zwykle nie zoptymalizowali gry, żeby troszeczkę lepiej chodziła. Całe IGG. Nic sobie z tego nie robią. Trzeba mieć troszeczkę... O, i widzicie, Święty Mikołaj leci reliferami, to też jakiś dodatek do wyglądu świątecznego. No więc to nie jest jakieś powalające, no ale niech im będzie. Kolejną zmianą, a raczej nowością, jest nowy hero. Nowy hero to Arctic Lords, a więc zaraz go wam pokażę. A więc proszę, Arctic Lords... 640 w ataku, 12000 HP i pomocników, jak widzicie, podobnych wariorów jak Abyss. Będzie niezły tank z niego, zobaczymy jak z jego skillem będzie. Na razie jeszcze nie widziałem go u nikogo nowego, nie widziałem go w walce. Jak tylko zobaczę, przedstawię go wam na kanale moim YouTube. A więc na razie tyle o nowym hero. Oczywiście ci, co mają sakiewki głębokie, to na pewno się na niego skuszą. Kolejną zmianą to jest podniesiony poziom pomocników. Do tej pory był to poziom 40, w tej chwili można podnieść go do poziomu 50, ale to jeszcze nic. Teraz, wchodząc w udoskonalenie pomocników, napotkacie pewną nowość. Można podnieść ich talenty za jedyne 50 tysięcy dusz. Za jedyne albo aż. Widzicie, jak na pierwszy poziom, żeby można 5 poziomów podnieść, na pierwszym poziomie dostajemy w ataku 20%, a w HP 10%. Zobaczmy, jak to wygląda u innych pomocników. Powiedzmy, Hironiego włączę. Podobnie, 10 w ataku, HP 20. No, tam chyba było na odwrót. Dobra, ale zobaczmy Abyssa. O, są inne jednak. U każdego hero są inne wartości. Tutaj w ataku dostajemy 15 i w HP 15. Jest to jakaś dobra zagrywka z IGG. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądała. Mam uzbierane 758 tysięcy dusz, bo zbierałem sobie na nowego hero, ale raczej wątpię, żebym go wylosował. Więc spróbuję udoskonalić pomocników Abyssa. Skoczę na pierwszy poziom. W tej chwili, jak widzicie, mam 6300 HP i 400 w ataku. Zobaczymy, ile będzie po update'cie. 7200 i 446, jak widzicie. O, a to jest kolejna nowość. Na level drugi, żeby już przeskoczyć z naszym update'em talentów pomocników, trzeba posiadać poziom pomocników na poziomie 35. No niestety ja na razie ich nie posiadam na 35, tylko na 34. Ale jak widzicie, pojawia się ikonka talent level pierwszy. A więc jest to jakaś nowość. Sprawdźmy jeszcze na dodatek Blockheada. Tutaj HP dostają mało, ale w ataku dostają więcej. Też ich sobie udoskonalę. O, jak widzicie, już mam 16 tysięcy. Mogę od razu na level drugi skoczyć, ale nie będę marnował. I jeszcze sobie przy okazji Poundera zobaczę. 5 tysięcy w ataku, 20 w HP. 12 tysięcy w tej chwili posiadam, 750, a więc udoskonalimy. No i to by było na razie wydawania moich dusz. I lecimy dalej z nowościami w grę. Maksymalny level herosów został, Evolve został podniesiony, a więc wyszedłem. Wejdźmy na przykład w Hydrę. Jak widzicie, jest informacja na zielono, że Hero Max level 5. No, zobaczymy, jak to będzie się później jadło. Ze wszystkim tego jeszcze na razie odkładam. Kolejną zmianą to jest Treasure Hunt, a więc kolejne naciąganie na gemy. Tu mamy Treasure Hunt. I jak widzicie, za każdy pierwsze miałem losowanie jedno za darmo. Za pierwsze darmowe losowanie dostałem 500 000 golda. Później miałem uzbierane 2700 bodaj. Tak, 2700 wydałem na losowania.
bo miałem tyle uzbieranych i mogę za każde 500, za każde bodaj 500, tam było na początku, tak, za każde 500 wydane zielonych mamy kolejną szansę losowania. A więc ja jeszcze wylosowałem sobie puzzle, 50 puzzle jakiegoś herosa, nie pamiętam. Dostanę 50 mutagenów i skończyłem na 3000 souli. A więc, Treasure Hunt to jest kolejna nowość w grze. Kolejną nowością w grze, no to już wam o tym mówiłem, a, że w Battle Royale, ale zanim wam pokażę Battle Royale, klikając na ikonę gildii, mamy nowy przycisk Guild Clash. Na razie jest to niedostępne, nie wiem co to będzie, bo jeszcze nie spotkałem się z tą informacją, ale zobaczymy, poczekamy. A więc tak, Battle Royale. A więc tak, w Battle Royale są dwie zmiany. Pierwszą z nich to dodanie dwóch nowych bossów, czyli ma być ich 16, ale jeszcze ich nie ma, więc nie wiem o co chodzi. Na razie się naliczyłem ich 14. No i drugą zmianą ma być to, że pierwszych czterech bossów zostanie obniżona po skala trudności, czyli będzie można ich szybciej pokonać. To na pewno ułatwi nam szybsze pokonywanie kolejnych bossów. I tyle by na razie było o Battle Royale. Kolejną zmianą to są poprawione błędy w Evolve Herosów. Następną zmianą HP i ataki bossów są podniesione, czyli to w Antique Relic. Jeżeli chcemy podnieść jakiś poziom, ja tu wiem, że miałem pomocników Warriorów i OX-ów na maksymalnym poziomie 12, z tego co pamiętam. Tak, oczywiście mogę o kolejne dwa poziomy je podnieść, czyli dorzucili nam kolejne wzmocnienia dla pomocników, co mnie bardzo cieszy. Kolejną zmianą to jest to, że Tom Hall na poziomie 6 dostał większą ilość HP. No, aktualnie wam nie powiem jaką ilość HP, bo nie mam tą halę na poziomie 6, a na razie nie widziałem tej informacji. To chyba by było na razie wszystko z nowych, świątecznych nowości. Sprawdźmy tylko, czy już ktoś z czołówki posiada nowego hero Twistera na początek. Nie, Twister jeszcze nie posiada. Best 777 też nie posiada, a więc na razie tam nie będę szukał dalej. A więc to by było na razie wszystko z nowości, które są dodane w nowym świątecznym update'cie. Podejrzewam, że niebawem będzie kolejny update, ponieważ ciekawi mnie, a raczej na pewno niedługo powinni wprowadzić, to jest ten Guild Clash. W rankingach nie widać, żeby był jakiś nowy ranking, więc na razie nie wiem co to jest. Postaram się dowiedzieć i przedstawić wam w następnym odcinku Clash of Worlds 2. A na dzisiaj na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobało, polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. Do zobaczenia.